Dzisiaj kręciliśmy taką dużą scenę miejską. Przebraliśmy nową hutę w nową hutę z tamtych lat. Udekorowaną oczywiście na 25-lecie Polski Ludowej. Bohaterowie z małego miasteczka lądują po raz pierwszy w wielkim mieście, więc jest ruch. Zamówiliśmy tramwaje z epoki, samochody, także trochę się tu działo. Grama Dama to jest młody chłopak, który dostaje rozkaz wyjazdu do wojska. Niestety nie trafia tam, gdzie chciałby trafić, bo jego marzeniem było lotnictwo. No i jego brat postanawia wyruszyć z nim w tą podróż do Świnoujścia. My jesteśmy z Rzeszowszczyzny. No i ruszamy w bardzo ciekawą, szczerze interesującą podróż, gdzie odwiedzamy jego znajomych z wojska. No i mamy sporo dość ciekawych przygód, ciekawych spotkań. Co chwilę się gdzieś przenosimy, więc co chwilę zmieniamy jakieś miejsce pobytu. Ale no, w pewnym sensie to nawet ułatwia, bo jednak film jest podzielony na takie konkretne miejsca i gdzieś to wszystko z tymi miejscami się wiąże bardzo, z rzeczywistością tych miejsc i to jakoś ułatwia pewną konsekwencję pracy nad tym filmem. Ja miałem pomysł na ten film już jakieś 20 parę lat temu może. On się tak odleżał i bardzo dobrze się odleżał, bo jeszcze większego nabrałem dystansu, a poza tym wydaje mi się, że większe zapotrzebowanie widowni jest na tego typu film właśnie w tej chwili. To jest film, który opowiada o życiu młodych ludzi pod koniec lat 60. Tutaj taką cezurą czasową są dwa historyczne wydarzenia, lądowanie człowieka na Księżycu i 25-lecie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest historia, która jest opowiedziana w taki sposób, że młodego człowieka, na przykład mnie by nie zanudziła, tak? Dla mnie to by było ciekawe i sposób, w jaki rozwija się akcja i to wszystko, co się dzieje po drodze, myślę, że może dotrzeć do młodego człowieka. Nie jest to jakoś łopatologicznie bite do głowy. Oj, tak to wtedy było w tym PRL-u. Oj, oj, oj. Tylko jest to właśnie fajnie, czasami z humorem. W sumie dość często z humorem, ale bardzo, bardzo fajnie pokazane. Myślę, że dzisiaj właśnie z większym zainteresowaniem się ten film spotka, niż gdybym go zrobił 20 lat temu. No bo przede wszystkim wyrosło całe nowe pokolenie, które nie ma pojęcia o tych czasach. W którym się wydaje, że w Polsce Ludowej to było tak fajnie jak w filmach Barei i w filmie Rejs, że cały czas były jakieś jajca, prawda? A to dokładnie tak nie było. Były wesołe momenty, ale były też tragiczne. Jak się okazuje, te czasy, przynajmniej w świecie filmu, były bardzo kolorowe i jakieś takie życzliwe. Wydaje mi się, że mimo jakiegoś tego mroku 68 roku, gdzieś tutaj w tym filmie akurat przemyca się taka pozytywna myśl o tych czasach. Zaczyna się, wiadomo, od wędrówki fotograficznej. No to są godziny spędzone w archiwach i wirtualnych, i książkowych. Jakoś oswaja się tą epokę w ten sposób. A potem przychodzi ta praktyczna część tego wszystkiego, czyli te straszne ilości rzeczy, które się ma w garderobie, trzeba założyć na człowieka i sprawić, żeby on rzeczywiście był z tamtych czasów. Szyjemy bardzo dużo na przykład kostiumów kąpielowych, których w ogóle nigdzie nie ma, a mamy prawie 200 osób na plaży w Świnoujściu, no więc jakoś to trzeba ubrać. Więc to są i magazyny, i szycia, i zbieractwo targowe, i second handy, i ciocie, babcie, które mają coś w szafach i w walizkach. Jest tutaj sporo osób, które pracują nad tym filmem, które dają z siebie wszystko. I adrenalina, wydaje mi się, wynika z tego, że nie chcę ich zawieść. Nie chcę zawieść też siebie. A poza tym, jak tylko człowiek słyszy kamera, łącz, set, akcja, to już adrenalinka buzuje i no jest fajnie. To jest coś, od czego się chyba można uzależnić. No, tak jak w sportach, tak? Od tego człowiek się uzależnia i później tego się potrzebuje. I ja już się uzależniam i nie chciałbym tego stracić. No tak, chyba tak. Chyba na tym polega ta adrenalina. Akurat Filip Ławiak jest zdolny i on po prostu jakoś sobie sam kreuje swoją rzeczywistość i jakoś nie potrzebuje specjalnie mojej pomocy. Mateusz jest super, super chłopakiem, no a do tego jest doświadczonym aktorem. No już trochę zrobił, także wiesz, każda jego jakaś rada, każda uwaga i myślę, że pomógł mi się wprowadzić w ten plan i w to wszystko, co się tutaj dzieje, także no,
jest bardzo fajnie. Tytułem filmu jest właśnie propaganda między innymi, bo ciągle coś się przewija albo słychać z radia, albo w telewizji oglądamy jakieś takie propagandowe wtręty. No, chciałem tutaj zwrócić uwagę, że telewizja polska, jak relacjonując lądowanie na Księżycu amerykańskich astronautów, cały czas podkreślała jednak, że to się odbyło dzięki osiągnięciom kosmicznym Związku Radzieckiego i że w tym samym czasie rakieta Luna też krąży naokoło Księżyca, tak żeby zachować pewną polityczną poprawność. Tamtych czasów oczywiście. A ma pani rzeczywiście wrażenie, że w momencie, kiedy aktor zakłada ten kostium, to on się jakoś zmienia? Tak, absolutnie tak. To jest nie tylko sam kostium, to jest również charakteryzacja, bo te dwie rzeczy absolutnie muszą iść w parze. Tak, no teraz ja już jestem po którymś tam następnym dniu zdjęciowym, tutaj to już w ogóle jestem w stanie wyczuć nawet w statystach czy w aktorach, co już absolutnie nie jest epoką i śmierdzi jakby postępem, jakąś taką naszą tutaj chęcią uproszczenia sobie życia, więc to jest w ogóle magia kostiumu, za to kocham kostium, że on jest w stanie zrobić z aktorem właściwie wszystko. To jest zupełnie inna bajka, jak się wejdzie po pierwsze w coś nieswojego, bo to jest jedna rzecz, a po drugie coś no nie z tych czasów, nie sprzed kilkudziesięciu lat. Od razu człowiek inaczej się czuje, a po tym jak sobie fantastycznie przygotowałem rolę, to od razu też inaczej myślę. No i to jest super sprawa. Poza tym, kiedy dookoła pojawia się dużo statystów też w kostiumach i są właśnie jakieś takie większe sceny, można poczuć klimat właśnie tamtych czasów i wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jakby nie było, no to robimy film historyczny, tak? Chłopaków jest w tym sensie ubrać prościej, że oni po prostu nie mają psychicznego buntu przed pewnymi sprawami, a u wielu kobiet, dziewczyn istnieje jakby taka psychiczna blokada przed różnymi sprawami, typu kolor, fason, materiał i tak dalej. I to natychmiast rzutuje na to, jak ten kostium się nosi, jak wygląda. Dla mnie to jest wielka przygoda, cieszę się, że tak szybko coś takiego mi się przydarzyło i mam nadzieję, że za szybko mi się nie skończy.